Prezentacja Volvo S60, tutaj pierwsza generacja i praktycznie ostatni wypust, bo tutaj mamy 2008 rok, modelowo 2009. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, zakupione od pierwszej właścicielki, od nowości. W historii macie, w raporcie macie trzy podmioty, w tym moja firma i córka, na którą auto było przepisane w grudniu 2020 roku. Samochód z niewiarygodnie tak naprawdę niskim przebiegiem, bo mamy tutaj przebieg zaledwie 157 tysięcy km. W momencie sprowadzenia było 156 z groszem, to aktualnie jest 157. Silnik 2.4, benzyna pięciocylindrowa, wolnosąca. I ta wersja mocniejsza, 170 koni, czyli najbardziej tak naprawdę pożądana. To jest 2008 rok i wersja wyposażenia Momentum. Także mamy czujniki parkowania, ksenony. Co tutaj jeszcze więcej mamy? Czujnik deszczu, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane przednie fotele, skórzana tapicerka z pomarańczowymi przeszyciami. To jest taka charakterystyczna tapicerka dla właśnie ostatniej edycji, która była dostępna od 2007 roku do 2009. I tak naprawdę tyle, tak? Czym się jeszcze charakteryzuje ta wersja Momentum, że mamy polakierowane doły zderzaków i progi. W kinetiku mamy czarne. Mamy kierunkowskazy w lusterkach, mamy chromowane klamki, listwę chromowaną na tylnej klapie. Tutaj auto jest na 16-calowych alufelgach. Wychodziły jeszcze na 17-calowych, ale zawsze na 16 to mamy tak naprawdę większy komfort i mniej wybite zawieszenie. Dobra, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Samochód jest w 100% bezwypadkowy. O ile pamiętam, to jest też cały w oryginale, ale zaraz to zweryfikujemy. Lecimy od lewej strony, lewy tylny błotnik 110-120, drzwi 110 czy 120-120, jeszcze dół 130. Kolor czarny, standardowo są jakieś drobne zarysowania, takie typowo parkingówki. Auto nie było polerowane, także tutaj jakieś takie drobne zarysowania będą. Wiadomo, jak zrobimy korektę lakieru trzyetapową, to tych zarysowań nie będzie. Oryginał, maskę mamy aluminiową, zobaczymy jaka grubość, 120. Lampy, zobaczcie, to jest newralgiczny punkt S60, szczególnie właśnie ksenony. Stan lamp wzorowy, nie były polerowane, naprawdę nie noszą śladów zużycia. Warto by było te lampy sobie zabezpieczyć jakimś preparatem UV, żeby nam po prostu nie wypłowiały. Prawa strona, jak widzicie, też oryginał. Oryginał i został nam błotnik. Błotnik nam źle pokazało. Cofam, żeby zaraz ktoś tutaj nie wyłapał nam screena. Też oryginał i tylna klapa. Oryginał, zobaczymy jeszcze dach. Dach również mamy oryginał. Także samochód cały w oryginale, w pierwszym lakierze, nigdzie ponownie nie lakierowany. Dobra, przechodzimy do wnętrza. S60 dawno nie było tak naprawdę w mojej ofercie. Bardzo ciężko ten samochód kupić. Nie wiem, skąd się biorą te ceny w Polsce tych samochodów. Są kosmicznie niskie w porównaniu do tego, co jest za granicą. Także nie wiem, skąd te auta są ściągane. Tutaj macie drugi komplet dywaników. Charakterystyczne pomarańczowe przeszycia właśnie do tej ostatniej edycji. Do auta mamy drugi komplet kół. Opony zimowe bez kolcy, w bardzo ładnym stanie opony. I felgi stalowe, też 16-calowe. Przechodzimy do wnętrza. Dzisiaj chyba trzecia czy czwarta prezentacja, także słychać po mnie, że trochę jestem zmęczony. Tak wygląda wnętrze. To są właśnie te charakterystyczne pomarańczowe przeszycia. Zobaczcie, skóra w bardzo dobrym stanie. No, samochód jest generalnie w stanie idealnym. My tak naprawdę przy tym samochodzie nie mieliśmy nic do roboty. Coś tam się nie chciało zamknąć. A z uwagi na to, że nic nie mieliśmy do roboty, no to dodaliśmy ekstra gratis, ale o tym później, jak przejdziemy do dokumentacji. Fotel kierowcy tutaj często się przeciera od pasa, tutaj w stanie idealnym. Tutaj też często pęka skóra, nie ma pęknięcia. Kierownica taka jak w Air Designach, właśnie to była w ostatniej edycji. Podgrzewane fotele z przodu, gałka zmiany biegów z perforowaną skórą. Klimatronik dwustrefowy, wszystko w 100% sprawne, tempomat, że tak się prezentuje wyposażenie tego egzemplarza. Przechodzimy pod machę.
2.4 generalnie, jeden z bardziej poszukiwanych silników, no bo jest to praktycznie najbardziej niezawodny silnik w gamie Volvo, 5-cylindrowy, ekonomiczny, wbrew pozorom, pomimo że to jest powyżej 2 litrów, pali tyle samo co 1.8 czy 2.0 od Forda. Tutaj macie spalanie od 7 do 10 litrów, naprawdę trzeba się postarać, żeby ten samochód spalił więcej. Zobaczcie sobie, w jakim stanie jest kolektor wydechowy. Ja wiem, już kiedyś mnie ktoś krytykował za to, że to pokazuje, ale mogę Wam pokazać kolektor wydechowy w samochodzie, który ma 200 tysięcy i naprawdę wygląda inaczej. Tutaj ten kolektor wygląda jak nowy. Pompa wspomagania, to wszystko naprawdę tutaj w stanie jest wzorowym. Tutaj macie wlepkę od rozrządu, to co mówiłem o gratisach, to właśnie wjechał nowy rozrząd od nas. Dowiadywaliśmy się od Szwedki, od pierwszej właścicielki, niestety nie wymieniła rozrządu, pomimo że powinna po 10 latach wymienić. Ona sugerowała się tym, że wymieniamy co 180 tysięcy, a przecież samochód 180 tysięcy nie przejechał. Dlatego wjechał nowy rozrząd, z uwagi na to, że nic przy aucie tak naprawdę nie robiliśmy, no to wjechał nowy rozrząd. Jak widzicie, mamy komplet kluczy, dwie sztuki. Mamy książkę serwisową. Książka serwisowa prowadzona dosyć fajnie. Mamy serwisy co roku. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ostatnia wymiana oleju była w lipcu przy 155 tysiącach. Teraz mamy 157, także oleju nie wymienialiśmy. Jest za to wymieniony kompletny rozrząd. Oprócz rozrządu były wymieniane jakieś żarówki. Tutaj macie kwotę za kompletny rozrząd z pompą wody, 1155 zł. Tak wygląda faktura za naprawę. No i są jakieś tam jeszcze, mamy wydruk z przeglądu technicznego, fakturę jakąś ostatnią. Fakturę na tą wymianę oleju mamy. I mamy wydruk z przeglądu technicznego szwedzkiego. Był wykonywany 25 marca przy przebiegu 156 766 km. Także tutaj mamy komplet dokumentów do samochodu. Dokumentacja jest pełna. Jeżeli ktoś nie wierzy w przebieg, na pewno też się znajdą tacy, którzy nie uwierzą. Zachęcam do skorzystania z takiej strony carinfo.se. Wpisujecie ten numer rejestracyjny, który widzicie na filmie. I wychodzi Wam pełna historia samochodu, łącznie z ilością właścicieli. Tylko tam zawsze ilość właścicieli zawiera firmy, osoby pośredniczące, banki i tak dalej, spółki również. Także tutaj macie trzy podmioty w raporcie. Jedyna właścicielka tak naprawdę od nowości użytkowała ten samochód. Auto zarejestrowane pod koniec 2008 roku, także tutaj tak wygląda sprawa z tym egzemplarzem. Jeżeli chodzi o cenę, cena będzie bardzo wysoka jak na polski rynek, ale naprawdę ja nie wiem, skąd się te ceny tych modeli S60 biorą w Polsce, bo my musimy często więcej zapłacić za granicą za ten samochód, niż w Polsce możecie kupić gotowe auto. Nie wiem kompletnie, z czego to się bierze, po prostu chyba polski rynek ma najtańsze samochody i niedługo tak naprawdę import samochodów przestanie się opłacać. Dlaczego cena będzie wysoka? Dlatego, że auto jest w fenomenalnym stanie, ma bardzo niski przebieg i też dlatego, że bardzo dużo za ten samochód zapłaciłem. Także cena tutaj będzie w granicach 36 tysięcy. Na gotowo, dokładnie będziemy auto wystawiać 35 900. Już widzę te komentarze, że cena z kosmosu. Trudno, kupcie sobie tańszy. Ja jak importuję samochody, niestety muszę wliczyć wszelakie koszty, podatki, akcyzy i tego typu rzeczy. Więc tyle auto wychodzi na gotowo po wszystkich opłatach. Samochód, tak jak widzicie, bezwypadkowy, cały w oryginale, z doskonałą historią, mało tego, jeszcze przeze mnie zrobiony rozrząd. Oczywiście mogłem tego nie robić, mogłem powiedzieć, że rozrząd trzeba sobie zrobić, ale jestem taką osobą, że po prostu, no jeżeli tutaj przy aucie nic nie dołożyłem, to dlaczego miałbym nie zrobić rozrządu, żeby ktoś miał święty spokój. Mamy osobę zainteresowaną tym samochodem, pomimo właśnie wysokiej ceny, jest osoba zainteresowana, która właśnie szuka świętego spokoju i auta w doskonałym stanie. I mam nadzieję, że dogadamy tutaj temat, jeżeli chodzi o ten egzemplarz. Dobra, lecimy zobaczyć S60 od spodu. Także wsiadamy i lecimy na stację. Zobaczycie sobie, jak wygląda podwozie w samochodzie z takim przebiegiem, z tak niskim przebiegiem. Zobaczymy sobie Volvo od spodu. Dobrze, że będziemy zakładać. Tak wygląda S60 od spodu. Oryginalny wydech. O, w bardzo ładnym stanie tutaj. Nie widać początki dopiero jakiejś korozji.
na wahaczach bardzo ładnie. Tutaj wieszak ewentualnie do... No tutaj to raczej jak przerzewieje to do wymiany. Tutaj mamy namocowanie. Korozję, tak jak widzicie, do oczyszczenia, do zabezpieczenia tak naprawdę, nic więcej. Fit paliwa widzę świeżutki, no bo był niedawno wymieniany olej w silniku, także pewnie fit paliwa był wymieniony. Tak wygląda S60 od spodu. Bardzo ładnie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału i do obserwacji na Facebooku profilu Auto Import Nieporęt. Takie auta naprawdę w takim stanie rzadko się zdarzają, z tak niskim przebiegiem S60 to naprawdę jest rarytas. Wiem co mówię, bo trochę tych samochodów miałem, także myślę, że jak nie szybko, to i tak znajdzie właściciela, który doceni jej stan techniczny. Pozdrawiam.